Cześć, tu Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast i społeczność słuchaczy, którzy chcą o świecie wiedzieć więcej. Audycja o geopolityce, podróżach, historii, o stosunkach międzynarodowych. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą na serwisie patronite.pl/podróż bez paszportu. Serdecznie za to dziękuję, bo właśnie dzięki temu mam szansę rozwijać to miejsce. Obserwuj, polub i udostępniaj dalej. Zapinamy pasy, czas na kolejny odcinek podróży. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy w dalekim regionie świata, jak zawsze. Mam wielką przyjemność, bo dzisiaj jest moim gościem pani doktor Joanna Siekiera, prawnik, obecnie pracownik Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bergen w Norwegii, była stypendystka rządu Nowej Zelandii na Wydziale Prawa Uniwersytetu Victoria Wellington. Mówię to celowo, bo o Nowej Zelandii dzisiaj będziemy rozmawiać. Dzień dobry pani doktor, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Oczywiście śledzę pańskiego bloga, więc tym bardziej bardzo się cieszę, że możemy naszym słuchaczom przybliżyć tak daleki geograficznie i kulturowo region. Dzisiaj właśnie o Nowej Zelandii. Przyznam, że odrobiłem taką małą pracę domową, jak w przypadku niektórych rozmów. Nowa Zelandia kojarzy się, myślę, że typowemu Nowakowi, jeżeli chodzi o destynację turystyczną. Ci bardziej zorientowani, jeżeli chodzi o przyrodę, ekologię, myślę, że mogą być zafascynowani fiordami Nowej Zelandii, które rzeczywiście są niesamowite. Jest też kwestia władcy pierścieni. Myślę, że to jest chyba najczęstszy wątek, który się pojawia. Władca pierścieni był tym motorem napędowym chyba nowozelandzkiej gospodarki. Mówię o tym, bo akurat w tym kraju nagrywano bardzo wiele, jeżeli chodzi o plenerów filmowych filmu Petera Jacksona. Tak, mogę dodać, że sama ta farma Hobbiton zatrudnia większą część populacji z rejonu Wellington. Rzeczywiście nie tylko jest to wizytówka, dochodowy interes względem turystów, ale przede wszystkim miejsce pracy dla tamtejszej ludności. To jest tak, że Nowozelandczycy w jakiś ambitny, szeroki sposób wykorzystują właściwie to, że tam akurat nagrywano ten film. Pytanie też, na ile te nowe pokolenia kojarzą Władcę Pierścieni, bo jestem też nie do końca przekonany, czy akurat, no, mówmy się, to był film, który nagrywany był 20 lat temu. Już tyle minęło, rzeczywiście. Natomiast tutaj też myślę, możemy zacząć od kultury Nowozelandczyków, od tego, że jest to naród bardzo skromny. Jest to naród, który sam o sobie mówi, że jest bardzo inkluzywny, że wszyscy są przyjezdni, wszyscy są skądś. Nikt nie przedstawia tego, gdzie pracuje, jaką wysoką ma wypłatę. Wszyscy tak naprawdę są ubrani w te same sportowe ubrania, więc te kwestie, kto jest lepszy i dlaczego, w ogóle się nie pojawiają. To jest bardzo ciekawe. Tak samo też kulturowo. Dla nich najważniejszy jest sport. To jest naród bardzo wysportowany, który obcuje w naturze. To też widać w ubiorze ludności, niezależnie od stanowiska pracy. Nie są też narodem religijnym, dlatego ich religią tak naprawdę jest sport, krykiet i rugby. Na pierwszych stronach gazet są wyniki sportowe, nie debaty polityczne. Mało ich obchodzą kwestie polityczne spoza regionu. Dzienniki telewizyjne też się skupiają na sporcie, dlatego ich pogląd na świat, na problemy jest zupełnie inny niż nasz, Europejczyków. Też ja zaczepię o tę kwestię sportu, to wynika z tego, że Nowozelandczycy tak często ubierają strój i wybierają się na trening z tego względu, że po prostu tak było zawsze, jest to jakaś kultura, promocja życia sportu, życia fit. Ktoś w pewien sposób też edukuje Nowozelandczyków w zakresie tego, że po prostu warto się ruszać. Rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, jest tutaj wiele, wiele przyczyn, ale przede wszystkim jest to małe państwo, to jest 268 tysięcy kilometrów kwadratowych, z czego większość to pastwiska. Nawet powszechnie podaje się te statystyki, że owiec jest więcej niż ludności, której jest mniej niż 5 milionów. Dlatego jest to też ciepłe środowisko, klimat
jest tropikalny przy Auckland, oczywiście im dalej na południe jest zimniej, natomiast są duże przestrzenie, parki, głównie krajobrazowe, chronione prawem, a zatem dużo miejsc do wędrówek, co też jest narodowym sportem Nowozelandczyków. Oni sami się szczycą, że tego samego dnia możesz pojeździć na nartach w górach, a następnie opalać się na plaży. Rzeczywiście jest to coś, co ich zbliża i znowuż ten sport nie jest traktowany jako coś, co dzieli, ale coś, co łączy. Nowozelandczycy rzeczywiście są takim narodem, który nie lubi wskazywać na różnice, tak jak wspomniałam, majątkowe, w wykształceniu, kto skąd pochodzi i dlaczego to pochodzenie miałoby być jakkolwiek bardziej znaczące. Są bardzo tolerancyjni, rzeczywiście jest to naród multikulti, ale w takim znaczeniu, że naprawdę nikt nie ingeruje, co robi jego sąsiad, jeśli chodzi o biznes, o światopogląd, o preferencje. To jest też promowane w mediach. Nic dziwnego, że Jacinda, pani premier, święci triumfy, bo ona jest rzeczywiście takim obrazem społeczeństwa nowozelandzkiego, które naprawdę nie przejmuje się rzeczami. Czasami moglibyśmy się zastanowić, dlaczego aż tak jest. Natomiast też podam przykład, że na konferencjach międzynarodowych, w których uczestniczę, a zawsze są właśnie Nowozelandczycy, Maorysi, od razu widać te osoby, które są nie tylko w koszulach hawajskich, w japonkach, a często nawet bez. W Nowej Zelandii też ludzie chodzą bardzo często bez obuwia, także na stacji benzynowej. Absolutnie nikogo to nie dziwi, taki po prostu mają styl życia. To, co pani doktor mówi, to tak pięknie się wpisuje w te pytanie, które miałem zadać i kwestię, którą poruszyć. Otóż blisko 10 lat temu rząd Nowej Zelandii przyjął taki sobie cel, żeby Nowozelandczycy nie palili papierosów do 2025 roku. To miało zmniejszyć liczbę osób palących do 5%. Tutaj akurat wytoczono małą wojenkę firmom tytoniowym i to właśnie wiąże chyba się z tym stylem życia, tym sportem, który gdzieś w pewien sposób towarzyszy Nowozelandczykom. Jak to pani doktor wspomniała. Akurat jeżeli chodzi o współczesność, na początku grudnia gruchnęła taka informacja, że rzeczywiście Nowa Zelandia przedstawiła ten projekt ustawy, który miał zakazać sprzedaży papierosom osobom, które urodziły się w 2008 roku. Czy to może się okazać, że niebawem w Nowej Zelandii będą pokolenia, które w ogóle nie zapalą papierosów? Nie zdziwiłabym się, naprawdę nie zdziwiłabym się, dlatego że jak byłam tam pierwsza w 2015 roku na kilku kampusach uniwersyteckich, były ogromne sztandary z napisem jesteśmy dumni, że ten kampus jest dla osób niepalących. To dopiero wchodziło do Europy. Mój uniwersytet w Bergen też ma takie informacje, natomiast dla Nowozelandczyków nie jest to nic dziwnego. Rzeczywiście moi znajomi, z którymi mieszkałam, pracowałam, też nigdy nie palili. Dla nich było to oczywiste. Wydaje mi się, że rzeczywiście to rozporządzenie, ten plan rządowy jest znowuż odpowiedzią na kulturę społeczną, a nie próbą narzucenia czegoś. To jest coś, co rzeczywiście Nowozelandczycy przyjmują z ulgą. Natomiast tutaj też możemy wpleść wątek legalizacji marihuany oraz picia typowego dla oceanicznych Pacyfika, ludności oceanicznej, kawy, którą ja też miałam oczywiście przyjemność kosztować i jakby to mogą być te substytuty, które zupełnie inaczej działają na człowieka niż papierosy. I tak w ciągu dekady właściwie od wprowadzenia tej polityki antytytoniowej, antynikotynowej, Nowa Zelandia zdołała zmniejszyć liczbę palących osób z 18 do 13%. To jest rzeczywiście, że dało się zauważyć w przestrzeni publicznej, w szczególności w medialnej o tym. Drodzy obywatele, papierosów nie palcie. Nie znałam tych statystyk, więc dziękuję panie redaktorze za przytoczenie. Natomiast rzeczywiście nie jestem zdziwiona, że idzie to w tym kierunku. Druga rzecz, nie możemy zapominać o pieniądzach. Zawsze tutaj jest kwestia pieniędzy, komu co się opłaca. Nowa Zelandia jest to wzór dobrobytu, który ma wieloletnie doświadczenie prawne, ustrojowe w tym zakresie. Nowa Zelandia jako pierwsza na świecie wprowadziła system emerytur w 1898, a 5 lat wcześniej ustawowo zrównano status wyborczy kobiet i mężczyzn. Dla Nowozelandczyków jest to zatem coś oczywistego, że państwo o nich dba, państwo się zatroszczy. Tutaj też obecnie funkcjonuje przecież system
obowiązkowych emerytur, nieważne kto, gdzie, ile pracował. Każdemu obywatelowi należy się minimalna emerytura, ale minimalna taka, aby funkcjonować na godnym poziomie. Dlatego ja często też podkreślam w swoich artykułach, że Nowa Zelandia może służyć za wzór dobrobytu dla państw na oceanie, tych rozwijających się. Swoją drogą już Nowa Zelandia się bardzo przysłużyła, dlatego że większość konstytucji tych mikropaństw jest oparta na prawie konstytucyjnym Zelandii, która nomen omen nie ma aktu konstytucyjnego, jako jednego aktu w naszym rozumieniu konstytucji. Natomiast te wszystkie regulacje prawne właśnie są oparte w państwach oceanii na systemie Nowej Zelandii. Mamy tutaj taką piękną klamrę, bo ja jeszcze wrócę do tematu tytoniu. Znalazłem dane, że grupą, która najwięcej tego tytoniu spożywa, są maoryskie kobiety i właściwie, że 30% z nich pali codziennie, a rak jest tą przyczyną śmierci najczęstszą, a wśród maoryskich mężczyzn drugą właściwie, więc pytanie, czy Maorysi są zadowoleni z tej zmiany legislacji? Na pewno nie i ja też dodam, że nie tylko badania, które prowadziłam, ale też moje prywatne doświadczenia, bo wynajmowałam mieszkanie w takiej dużej willi maoryskiej, w której był też siedziba Związku Maorysów i miałam przyjemność, czasami nieprzyjemność, tych interakcji kulturowych i rzeczywiście panie siedziały w domu. Tutaj też jest tematem tabu, którego nie waham się poruszyć. Maorysi to najsłabiej wykształcona grupa społeczna w Nowej Zelandii. Maorysi pobierają zasiłki społeczne na przeżycie, zamiast bardzo często zdecydować się na stosunek pracy. Najwyższy odsetek więźniów to także Maorysi w Nowej Zelandii. Wreszcie gangi, zwłaszcza gangi narkotykowe, tej przemyty z Azji do Azji oraz do Oceanii, też zajmują się tym niestety Maorysi, więc nie dziwi mnie to, natomiast jest to kwestia, której się nie dotyka ze względów znowuż tych wizerunkowych państwa dobrobytu bezpiecznego, gdzie Maorysi jak nigdzie indziej na świecie mają tak wysoką pozycję prawną ustrojową. Wróćmy do początku naszego spotkania, kiedy wspomniałem o tym, że odrobiłem tę małą pracę domową, żeby spytać się, z czym kojarzy się Nowa Zelandia. No to właśnie kilka osób wspomniało o Maorysach. Maorysi mają swoje miejsce zawsze w każdym przewodniku i w każdym artykule, który mówi właśnie o Nowej Zelandii. Być może też powinniśmy to powiedzieć na początku spotkania. Pani doktor, kim właściwie jest ta autochtoniczna grupa etniczna? Kim są Maorysi? Jakim językiem się posługują? Bardzo dobre pytanie i znowuż wyjdę od tabu, czyli Maorysi tak naprawdę nie są autochtoniczni, dlatego że oni przyjechali i wyjedli autochtoniczną ludność. Znowuż kwestia kanibalizmu Maorysów jest przemilczana, o tym się nie mówi. Także to, że oni nie byli pierwsi na Wyspie Północnej i Południowej, dlatego że odebrano by im w ten sposób, tak jak pan redaktor powiedział, ten nimb świętości, tego, że byli pierwsi, że są autochtoniczni. Oni mają gro przywilejów i o tym będziemy mówili. Natomiast trzeba tutaj podkreślić też ogromną rolę norweskiego badacza Tura Heyerdahla, który udowodnił na swojej tratwie Kontiki, iż ludność z Polinezji pochodzi z Ameryki Południowej. I to te plemiona plądrowały oceaniczne wyspy, dotarły też do Nowej Zelandii. Właśnie tak jak powiedziałam, kanibalizm był rzeczą naturalną, praktykowaną względem plemienia, które przegrało bitwę. Tutaj też Maorysi, szacuje się, że około XIII wieku dotarli do Nowej Zelandii. Mamy słynną legendę, gdzie zobaczono długą białą chmurę nad wyspami i dlatego Nową Zelandię nazwano kraj długiej białej chmury, a zatem Aotearoa. Czyli to jest ta druga oficjalna nazwa Nowej Zelandii, która funkcjonuje tak w języku urzędowym, jak i w języku popularnym. Natomiast tutaj warto podkreślić, że przed uzyskaniem niepodległości, a jeszcze wcześniej tych wojen o niepodległość, tutaj sami Maorysi toczyli między sobą wojny, te plemiona, czyli Iwi. I podkreślam, tutaj też jest bardzo ważne, Nowozelandczycy czy osoby spoza Nowej Zelandii starają się wymawiać te nazwy maoryskie w sposób taki zangliszczony. Jest to niepoprawne, należy wymawiać zgodnie z alfabetem łacińskim, czyli dla nas polskim,
Polaków dokładnie czytamy tak, jak te nazwy widnieją, dlatego że to też ten alfabet został tworzony przez chrześcijańskich misjonarzy dla Maorysów. Dlatego tutaj Aotearoa, Iwi, Haka słynna. Tutaj samogłoski są wymawiane dokładnie tak jak w naszym polskim alfabecie. Według tych maoryskich opowieści, z którymi się też zapoznałem, tak na tyle, ile źródła pozwalały, pierwsi Maorysi, Maori, to chyba tak powinno powiedzieć, przypłynęli na wyspę na takich 7 olbrzymich łodziach. One później miały dać początek 7 plemieniom. Wykorzystując do komunikacji, nawigacji gwiazdy i takie prądy oceaniczne, ujrzeli właśnie tę piękną, długo-białą chmurę, o której pani doktor wspomniała, co oznaczało, że już niebawem czeka nas ląd. No i ten Kupe, bo on akurat miał dojrzeć tę chmurę, jest uznawany za odkrywcę tego kraju. Bardzo ważny wątek nazwy kraju, zmiany nazwy, bo tutaj też już pani doktor wspomniała o tym słowie klucz, o tej drugiej nazwie oficjalnej, ale zanim jeszcze, to chciałbym zapytać, czym właściwie zajmują się Maorysi, czy co to jest? Mi się kojarzy raczej tylko z jakąś sztuką tatuażu, więc proszę panie doktor, rozszerzenie. Maorysi to ludność oceaniczna w Polinezji, a dla wszystkich ludów na oceanie najważniejszym sektorem gospodarki jest rybołówstwo. Dlatego, że głównym, a często jedynym źródłem protein jest tuńczyk. I tutaj też warto wspomnieć, że to jest główna działalność partii maoryskiej, Te Pāti Māori, która powstała w 2004 roku, obecnie ma jedynie 2 mandaty w parlamencie. Tutaj ona doprowadziła do uchwalenia 2 ważnych ustaw, ustawy o połowach i ustawy o połowach Maorysów, które dawały prawo wyłączne do połowów w zbiornikach na terenie Związku Maorysów, który powstał w 1987 roku. Natomiast Maorysi stanowią 14% ludności, natomiast jedynie 4% ludności nowozelandzkiej mówi biegle w języku maoryskim. Tutaj trzeba uściślić, że Nowa Zelandia nie posiada jednego języka oficjalnego, dlatego że w 1987 ustawą Maori Language Act wprowadzono 2 język oficjalny, natomiast później, o czym mało kto wie, 2006 dodano 3 oficjalny język, czyli język migowy. Dlatego tutaj cały czas mamy tę świadomość, że Nowa Zelandia rzeczywiście jest to kraj otwarty, czy wszelkie przemówienia, czy oficjalne komunikaty zawsze są podawane w tych 3 językach. Zanim jeszcze zapytam o rytualny taniec haka, bo to jest ten też ważna kwestia, o której na pewno musimy wspomnieć. W takim razie dotknijmy tego tematu, że Partia Maorysów w parlamencie Nowej Zelandii złożyła petycję o zmianę nazwy kraju. Pani doktor już wypowiedziała nazwę. Dlaczego akurat chcą, żeby inaczej nazywała się ich ojczyzna? Aotearoa już jest nazwą oficjalną. Wykasowanie New Zealand, która jeszcze sięga czasów, kiedy holenderski badacz Abel Janszoon Tasman przybył do Nowej Zelandii, nadając właśnie New Zealand na cześć tej żeglarskiej części ówczesnych Niderlandów, oznaczałoby, że wykasujemy historię, a tego Nowozelandczycy nie chcą. Było referendum podczas mojego pobytu, pamiętam 2016, swoją drogą korespondencyjne, o zmianie flagi. Flagi, gdzie mamy cały czas brytyjskie Union Jack. Było 5 wzorów nowej flagi, w tym symbol Maorysów, srebrna paproć, która jest narodowym kwiatem, narodową rośliną Nowej Zelandii, którą oczywiście wszyscy znamy z bluzek All Blacks, reprezentacji rugby. Natomiast to upadło. To upadło, dlatego że Nowozelandczycy, po pierwsze, większość to jest paheka, czyli biali Europejczycy, 71% populacji, którzy są bezpośrednio potomkami Brytyjczyków albo osób, które przyjechały do Nowej Zelandii. Następnie mamy Maorysów, 14%, jak wspomniałam, Azjaci 11%, ta grupa się najbardziej, jak to powiedzieć dyplomatycznie, ale żeby wciąż przekazać Państwu informacje, Chiny współpracują bardzo dobrze z Nową Zelandią do tego stopnia, że w Auckland, w centrum biznesowym, już ponad 25% ludności to osoby pochodzenia chińskiego i to stale rośnie. To rzeczywiście to jest czynnik, który zmienia strukturę społeczną, zmienia gospodarkę, przewagę
Chińczyków na rynku pracowniczym. Tutaj mogłabym długo mówić, może to jest temat na kolejny podcast. Natomiast Nowozelandczycy nie chcą zmian. To rzeczywiście jest bardzo ciekawe, że Nowozelandczykom jest dobrze tak, jak jest. Są też świadomi, że wiele osób tak naprawdę proporcjonalnie najwięcej ze wszystkich kolonii brytyjskich, proporcjonalnie względem narodów, oddało życie podczas I i II wojny światowej. To wtedy powstała duma z bycia Nowozelandczykiem, już nie Brytyjczykiem, ale Nowozelandczykiem. Dlatego też Nowozelandczycy nie są chętni, żeby usunąć i flagę. Przypomnę tylko, że cały czas funkcjonują dwa oficjalne hymny. Nie jest tylko God Defend New Zealand, który ostatnio miałam przyjemność odśpiewać na Forum Bezpieczeństwa Nowej Zelandii tydzień temu, ale też God Save the Queen. Cały czas jest to ustawowo, a przecież można by było jednym aktem parlamentu pozbyć się tego starego hymnu. Więc ja tutaj nie będę taka optymistyczna, jeśli chodzi o zmianę nazwy państwa, bo są dwie nazwy, tak samo jak trzy języki i myślę, że jeszcze długo potrzeba czasu, żeby rzeczywiście Nowozelandczycy chcieli usunąć te, moglibyśmy powiedzieć, kolonialne więzy, ale jednak jest to część ich dziedzictwa. Maorysi chyba są dosyć zirytowani tym wpływami Brytyjczyków. Pojawiły się też pomysły na temat przywrócenia nazw dla miast i mniejszych miejscowości. I tutaj pytanie w takim razie bo jest wspomniana partia maoryska, ale jaką ona ma dzisiaj siłę w parlamencie Nowej Zelandii? Pytanie też, jak wielu reprezentantów i czy ten głos maoryski jest ważny, jeżeli chodzi o legislację? Więc sama partia ma mało do powiedzenia, po pierwsze dlatego, że jest tylko dwóch członków obecnie w parlamencie, natomiast nie jest to kwestia partii politycznej, ale raczej wpływu i roli w ustawodawstwo, dlatego że tak jak pan redaktor słusznie zauważył, Maorysi nie są nie tyle przeciwni Nowozelandczykom, ale koronie brytyjskiej. Cały czas pamiętają, że zostali celowo wprowadzeni w błąd w 1840 roku, kiedy podpisywano traktat z Waitangi 8 lutego, do tej pory jest to święto narodowe, gdzie już wtedy, na samym początku, wprowadzili Brytyjczycy dwie formy tłumaczenia, gdzie nowozelandzkim plemionom wskazano, iż będzie to współudział w rządzeniu, że będzie wysłannik jako gubernator, natomiast w brytyjskiej wersji było to całkowite oddanie terenów pod monarchę, pod koronę brytyjską. Dlatego też na fali przemian społecznych w latach 70. nie tylko zrównania pozycji kobiet i mężczyzn w pracy, ale też przyznania Maorysom większej roli, wprowadzono tak zwany trybunał. Trybunał z Waitangi w 1995 wprowadzono ustawę, od tej pory funkcjonuje. Ten trybunał, ja też miałam przyjemność spotkać się z pracownikami tego trybunału podczas swoich studiów doktoranckich i rzeczywiście jest to ważna instytucja, nie tylko prawna, bo ona rzeczywiście stanowi, że tutaj dodam takie hasło jak doktryna prawa aborygeńskiego, w której chodzi o to, że zwyczaje maoryskie wraz z przyjętą i zaakceptowaną praktyką uznawane są za prawo per se. Więc jest to norma jus cogens, bezwzględnie obowiązująca wszelkie inne akty parlamentu czy wyroki sądów, trybunałów muszą być zgodne z tikanga Maori, czyli z prawem zwyczajowym Maorysów, a contrario, jeśli te ustawy nie są zgodne, nie mają prawa wiążącego. To jest bardzo ważne. A druga rzecz jest to kwestia rekompensat finansowych oczywiście, ale też etycznych, moralnych, że nowozelandzki rząd, nowozelandzkie państwo ma świadomość tego, jak bardzo ucierpieli Maorysi przez to niesprawiedliwe traktowanie, przez grabież majątków, grabież ziemi, wywłaszczanie nielegalne,
ale też te ciemne karty w historii, wcześniej wojny muszkietowe, gdzie były one podsycane przez Brytyjczyków, bo przecież skąd były te muszkiety, jak najbardziej ze strony brytyjskiej. Tak, tam kilkadziesiąt lat właściwie Brytyjczycy z Maurysami, zanim doszło do względnego pokoju, toczyli walki. Wróćmy jeszcze na chwilę do kwestii właśnie nowozelandzkiego parlamentu. Z tego, co się orientuję, Maurysi stanowią 10% populacji, proszę mnie poprawić, jeżeli jest inaczej. 10, tak? Około 12, ale tak, rzeczywiście. To tych dwóch reprezentantów to jest dużo czy mało? Wydaje mi się, że dosyć mało, jeżeli chodzi nawet o takie... Na 120 reprezentantów to jest bardzo mało. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Natomiast grupa ta społeczna nie jest aktywna politycznie. Bardziej jest to aktywizm taki społeczny, działający w organizacjach pozarządowych, mają swoje związki, spotykają się w swoich świątyniach, mają swoje cmentarze, które też, proszę sobie wyobrazić, są na wzgórzach, dlatego że oczywiście dusza musi pójść do bóstw, do niebios, więc dlaczego ma być pochowana nisko, lepiej wyżej. Tutaj też przytoczę właśnie bardzo, bardzo ciekawe społeczne takie batalie, na przykład Cape Ranga, czyli ten słynny przyczółek na północy z latarnią. Nowozelandczycy kontestowali tam budowę drogi asfaltowej czy rozbudowę hotelu, dlatego że jest to miejsce święte, tapu, czyli rzecz niedotykalna, nie wolno tego ruszać, i ostatecznie wygrali. Tutaj też chciałabym wspomnieć, że jest wiele stanowisk oficjalnych, na przykład w MSZ-cie czarownika, który otwierałby placówkę dyplomatyczną i poświęcał ją. Jak najbardziej funkcjonuje to w przestrzeni publicznej. Maorysi mają świadomość swojej bardzo wysokiej pozycji społecznej, dlatego też no, nie wahają się tego użyć, póki mają świadomość, że Nowa Zelandia cały czas kaja się za te wojny, za te oszukańcze traktowanie podczas tych pierwszych stadiów niepodległości. Na pewno będą z tego korzystać. Także jest to bardzo ciekawa rzecz z naszego punktu widzenia. Trudna do zrozumienia, tak jak wspomniałam, oprotestowanie budowy drogi czy też innego budynku w miejscu, które jest tapu, ze względów religijnych. Jest to rzeczywiście częste w debacie publicznej. Pani doktor, słowo tabu, czyli święte, to jest ten odpowiednik naszego tabu, naszego angielskiego tabu, czyli czegoś takiego niedotykalnego. Powiedziałabym jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, panie redaktorze, dlatego że i tutaj znowu przytoczę moje osobiste doświadczenia, kiedy mieszkałam w domu maoryskim, kuchni, oparłam się o blat, oparłam się plecami, natomiast zwrócono mi od razu uwagę, że ta część ciała tylna jest nieświęta. Nie wolno dotykać tą częścią ciała miejsca, na którym robi się jedzenie, kroi się chleb. Dodatkowo, kiedy spytałam, gdzie mogę zrobić pranie, wskazano mi domek poza miejscem naszego pobytu, dlatego że te brudne rzeczy mają być wyprane, żeby pozbyć się z brudów poza domem. Tak, tapu. Tapu jest to rzecz święta, jest to rzecz niedotykalna, taki święty nakaz, czasami zakaz, żeby nie zrobić czegoś. Funkcjonuje w życiu prywatnym, publicznym, zawodowym. Jak najbardziej, w Nowej Zelandii, tak. Wspomniała pani doktor o tym, że ta aktywność polityczna Maorysów, ona bardziej przybiera taki charakter społeczny, bardziej akcentują swoją obecność niż działają. Stąd rozumiem, że plemię Maorysów, a partia maoryska, na ile tutaj jest ta współpraca, jak na ile ona funkcjonuje? Czy ci reprezentanci, właściwie dwóch reprezentantów, oni rzeczywiście są tą grupą reprezentatywną problemy, czy wnoszą rzeczywiście jakieś problemy, jeżeli chodzi o nowozelandzki parlament, bo rozumiem, że sami Maorysi polityką się nie interesują, też biorąc pod uwagę ich doświadczenia i też mówmy się swego rodzaju religijność, tradycję, to w jaki sposób przeprowadza się tam wybory? Przede wszystkim jest dużo plemion maoryskich, tych iwi, które niekoniecznie się popierają i mają te same cele. Mają też różne podejście do korony brytyjskiej, mają też różne podejście do
współczesnych rządów Nowej Zelandii. Część z nich będzie miała liberalne poglądy, część konserwatywne, więc to już stanowi, że Maorysi są jak najbardziej niejednorodną grupą społeczną. Tak jak wcześniej opowiadałam, tutaj najważniejsze było zapewnienie tych potrzeb wynikających z ziemi, własności do ziemi, z prawa do połowów. Natomiast tutaj wspomnieliśmy wcześniej o Haka, tylko jedno plemię zostało jakby namaszczone prawnie na dziedzica, na jako rękojmia prawna utrzymania tego dziedzictwa kulturowego, czyli Taonga. To plemię nazywa się Ngati Toa, natomiast tutaj też wiem, że część Maorysów by się z tym nie zgodziła, bo taniec, aby odstraszyć przeciwnika, tak, z wywracaniem oczu, z wystawianiem języka, swoją drogą tańczony tylko przez mężczyzn. Tutaj panie ewentualnie mogły wokalnie wspomóc gdzieś w tyle. Natomiast tutaj rzeczywiście należy podkreślić, że owszem, mamy akt ustawowy ochrony tego tańca, natomiast tylko względem jednego plemiona. I stąd też możemy założyć, że nie jest to równoznaczne traktowanie wszystkich iwi, wszystkich plemion. Akurat plemię, i proszę mnie poprawić, jeżeli źle wypowiem, Helmut Modlik, dobrze mówię? Prawdopodobnie tak, jeśli czyta pan po polsku, tak. Tak, więc w każdym razie tak mówiły polskie media, agencje duże informacyjne. Akurat dyrektor wykonawczy tego plemienia, to aż dziwne, można wspomnieć, dyrektor wykonawczy plemienia. Jak najbardziej jest to biznes obecnie. Potępił użycie haki kamate, jeżeli chodzi o promocję przekazu przeciwnego szczepieniom na COVID-19. Maorysi przeciwny właśnie używaniu tańca przez antyszczepionkowców, takie też tytuły obeszły polskie media. Dlaczego akurat i jakie podejście mają do tych pandemicznych wytycznych i też jak sobie sami Maorysi radzą z tym dosyć skomplikowanym światem, skomplikowaną rzeczywistością, która trwa już od ponad 2 lat? Dziękuję za to pytanie. Znowuż przybliżmy najpierw naszym słuchaczom kulturę nowozelandzką. Nowozelandczycy naprawdę nie mają świętości. Nie są narodem religijnym, na $1 nie widnieje brytyjska królowa, ale ptaszek kiwi. To jest ich ulubiony symbol, sami na siebie mówią kiwis, także agrest chiński przemianowali na kiwi fruit, aby kojarzył im się właśnie z tym ptaszkiem, co tak naprawdę wyszło świetnie propagandowo, ale też ekonomicznie w naszych sklepach. Obecnie możemy znaleźć kiwi z Włoch, ale w lecie sugeruję patrzeć na metki, będą na 100% z Nowej Zelandii. Jeśli chodzi o te właśnie antyszczepionkowe protesty, jeśli zwrócicie Państwo uwagę, większość z tych osób to Maorysi. A zatem znowuż pokazuje to, że część dyrektorów tych plemion będzie przeciwna, natomiast dla części populacji niezwiązanej z polityką, ze Związkiem Maorysów, będzie to normalne podejście do tego, dlatego że dodam, że haka, kamate, ta główna, którą wszyscy znamy, głównie z występów All Blacks, jest tańczona także podczas imprez rodzinnych, podczas ślubów, czasami pogrzebów, aby oddać cześć zmarłemu. Ja sama widziałam jako pracownik naukowy wydziału, że też przy tych graduacyjnych uroczystościach był tańczony ten taniec, więc nie jest to taniec, który jakby należy się tylko jednej grupie, ale jest on dla całego społeczeństwa. Natomiast oczywiście od strony prawnej możemy tutaj podać, ja też sprawdziłam artykuł 10 ustęp 1 litera A, tego aktu o ochronie właśnie haka kamate i tam nie wolno używać tego tańca, jako że jest to dziedzictwo kulturowe, jako kwestia komercjalizacji podczas reklam na przykład. Natomiast i tak to się odbywa, szanowni Państwo, i tak te elementy haki są wykorzystywane w jakichś reklamach, spotach, prywatnych czy publicznych. No i też dodam tylko, że nie ma kar w ustawie za wykorzystywanie haki, więc bardziej mi się wydaje, że to dodało
jakiegoś, znowuż, reklamy Nowozelandczykom, bo rzeczywiście ja też czytałam te doniesienia w prasie francuskiej czy amerykańskiej. Natomiast w samej Nowej Zelandii wydaje mi się, że jest to bicie piany bardziej niż taka typowo bratobójcza walka, jaką moglibyśmy chociażby obserwować tutaj, gdyby ktoś naruszył jeden z symboli narodowych. Zanim przejdziemy do rugby i tańca, bo to będzie chyba wątek też bardzo ważny i ciekawy, to akurat zaskoczyło mnie, bo na początku naszej rozmowy wspomniała pani doktor o tym, że Nowa Zelandia, tym problemem Nowej Zelandii są gangi. I tak, całkiem niedawno pojawiła się w Nowej Zelandii kampania zachęcająca do szczepień, i to też wątek przed momentem, z udziałem liderów ulicznych gangów. Zainicjował właściwie ją minister do spraw rozwoju Maorysów w Nowej Zelandii. Ten film sobie krążył. Moment, moment, prawda? Tak. Tak, film został udostępniony na YouTubie. Akurat w tej takiej kampanii wzięło udział czterech liderów gangów. Pani doktor, o co tutaj chodzi? Bo co tu się wydarzyło? Tak, i rzeczywiście znowuż nas, Europejczyków, może dziwić, bulwersować. Natomiast Nowozelandczycy tak bardzo właśnie nie mają tych tabu. O wszystkim się rozmawia, jest to rzecz publiczna. W telewizji, kiedy słuchałam codziennie, oglądałam wiadomości, były rzeczywiście rzeczy, które dla nas, Europejczyków, nie byłyby komfortowe, jak jakieś problemy związane z pornografią czy z fekaliami. Dla Nowozelandczyków naprawdę jest to naród, który jest oswojony, który, to też wydaje mi się, wynika z tej historii, że rzeczywiście najpierw była to kolonia pod australijską Nową Południową Walią. Swoją drogą nigdy nie była to kolonia karna. Kolonia karna była tylko na terenie Australii, natomiast potem gorączka złota, zasiedlanie Brytyjczykami, ale też Polakami dzielnymi i niedzielnymi, bo też mamy bardzo ciekawą historię w walkach maoryskich. Natomiast rzeczywiście jest to takie podejście, że skoro budujemy wszystko od nowa, budujemy to w nasz sposób, a nie narzucony. Dlatego też obserwujemy ten negatywny stosunek do religii. Nowozelandczycy nie są religijni, oczywiście funkcjonują kościoły Maorysi, natomiast wciąż, pomimo pokojowej chrystianizacji, to też trzeba dodać, że tutaj ta chrystianizacja zdecydowanie inaczej przebiega niż na innych kontynentach, tych skolonizowanych. Oni są niechętni tej instytucjonalnej religii, natomiast co wierzą? W siłę przyrody, w matkę naturę. Tutaj też muszę dodać, że Whanganui, rzeka w Nowej Zelandii na Wyspie Północnej, została wprowadzona zgodnie z prawem ustawa, iż ta rzeka zyskała podmiotowość prawną. Jest to osoba prawna. Dlatego tutaj jest to ważne, że nie możemy używać tego samego przełożenia, to co mamy w Europie, jak odbieramy rzeczywistość, niż to, co dzieje się rzeczywiście w Nowej Zelandii, gdzie tak naprawdę nie ma tabu, rozmawia się o wszystkim, a skoro influencerzy współcześni są tacy, jak a nie inni, na przykład liderzy gangów, niestety, to lepiej mieć ich po swojej stronie niż przeciwko. I dlatego tutaj bardzo ciekawy zabieg PR-owy, aby mieć tak przyjaciół blisko, wrogów jeszcze bliżej, ażeby użyć tych postaci kontrowersyjnych, oczywiście negatywnych, natomiast takie osoby są w stanie bardziej przekonać młodych Nowozelandczyków, też osoby pochodzenia maoryskiego, azjatyckiego, które bardzo często mieszkają w swoich komunach, które nie uczą się języka angielskiego, bo po prostu tego nie potrzebują, ażeby miały one silny przekaz, tak, zaszczepcie się, bo to się wam opłaca, niż żeby słuchali jakiegoś starszego, białego parlamentarzysty, bo ten przekaz by do nich w ogóle nie trafił. Zastanawiałem się, czy jeszcze jeden wątek wpleść w naszą rozmowę, bo jest ich naprawdę sporo, ale myślę, że to też daje nam ogląd, to co pani doktor powiedziała na początku rozmowy, to żeby trochę zrozumieć i poznać Nową Zelandię szerzej, ale nadal wątek maoryjski i skorzystam z okazji, że rozmawiamy, bo wydaje mi się, że na podcaście będziemy musieli troszkę odczekać, zanim i Maorysi, i Nowa Zelandia pojawi się ponownie. Chodzi o wątek odbierania dzieci. Na tyle ciekawy, że 60% tych dzieci
to dzieci maoryskie. Dlaczego akurat? To były chyba lata 2010-2019. Jakbym mógł poprosić panią doktor, jeżeli już nie mamy tematów tabu i nie ma tematów tabu w Nowej Zelandii, dlaczego doszło do tego typu wydarzeń? Dokładnie tak, bardzo ważny temat, wciąż nierozliczony, nie tylko w Nowej Zelandii. Australia, Kanada, gdzie ja też miałam przyjemność być, robić badania w latach 2013, a potem 2017, mówi się o całym straconym pokoleniu albo też skradzionym, dlatego że rzeczywiście te dzieci były wykradane autochtonicznym rodzinom, czy Maorysom w Nowej Zelandii, czy Aborygenom w Australii, czy Inuitom, bo nie można już tak ze względów tutaj poprawności politycznej, nie mówimy o Indianach, ale o Inuitach, a nawet jeszcze niedawno wprowadzono termin First Nations, a więc te pierwsze narody autochtoniczne w Kanadzie, gdzie dzieci były odbierane, wsadzane do specjalnych szkół z internatem i wszystko, powiedzmy, że wyglądałoby dobrze, jeśli chodzi o edukację, natomiast te dzieci były małe, 2 lata, 5 lat, na tym poziomie rozwoju, kiedy powinny były uczyć się mówić i pisać, one nigdy nie przyjęły tej zdolności, dlatego że one wciąż pamiętały dom rodzinny, a tutaj nauczyciele mówili innym językiem, dlatego to całe pokolenie jest niepiśmienne. A skoro było niepiśmienne, i tutaj jedynie w Australii mówi się o 100 do 200 tysięcy osób, ono nie mogło poradzić sobie w warunkach potem znalezienia pracy, edukacji, gdzie mogłoby pracować, w jaki sposób, nie mówiąc o traumie, gdzie tutaj ja najwięcej rzeczywiście przeczytałam w Kanadzie. Teraz osoby te, już w wieku średnim, a nawet starsze, stały się częścią lumpen proletariatu. One żebrzą, one są uzależnione od narkotyków, nijak nie były w stanie się dostosować. Tutaj też, jeśli ktoś chcę wiedzieć, co dokładnie działo się w tych szkołach, bo to nie było tylko bicie, maltretowanie. To były straszne, dantejskie sceny gwałtów, kastracji, tortur, zmuszania do naprawdę niehumanitarnych czynów między tymi dziećmi. Więc to jest karta, tak jak podkreśliłam, nierozliczona, bo o ile w 2008 padły przeprosiny ze strony premiera Australii, ówczesnego Kevin Rudd, to nie było mowy o zadośćuczynieniu. Następnie w 2008 kanadyjski ówczesny premier Stephen Harper przeprosił, ale tylko za część, dlatego że stwierdził, że ta część ówczesna francuska, no to dlaczego on ma za nią odpowiadać? Dodał swoje przeprosiny Justin Trudeau w 2017. No ale co z tego, możemy powiedzieć. Natomiast wciąż Maorysi są najbardziej uprzywilejowani, ich pozycja ustrojowa jest najwyższa, tylko oni mają własny trybunał, który odpowiada za zadośćuczynienie finansowe, moralne. Tak jak powiedziałam, Tikanga Maori, prawo maoryskie jest nie tyle nawet na równi, co prawo precedensowe Nowej Zelandii, ale jest wyżej. Dlatego należy pamiętać, że Maorysi to nie tylko kultura, no właśnie, sportu, tatuaży, ale ogromna pozycja, ta prawno-społeczna. Wszystkich tych, którzy chcieli też się dowiedzieć na temat procederu odbierania dzieci, na ten temat i pojawiły się audycje na moim kanale, więc zachęcam do rozmów na temat właśnie dzieci Inuitów z doktorem Marcinem Gabrysiem. Linki umieszczę poniżej dla wszystkich tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej. Przejdźmy do ostatniego tematu, który dzisiaj zaplanowaliśmy sobie, czyli o rugby i też tutaj mamy oczywiście taniec, hakę. Pani doktor, czy pani doktor słyszała o tym, jak Łódź miasto Łódź wykorzystało hakę do promocji własnego spotu promocyjnego? Aż się boję, proszę mnie uświadomić, panie redaktorze. No właśnie, dosłownie całkiem niedawno, o ile dobrze pamiętam, była to chyba charakterystyczna ulica Piotrowska, zorganizowano wielką hakę właśnie, gdzie miasto Łódź zaprosiło Maorysów, plemię, do tego, żeby zaśpiewali piosenkę, powiedzmy zrobili, odegrali swój taniec o tym, jak idą na pizzę, ale tylko nie hawajską, a później będzie się działa magia, będą chodzić po klubach, będzie więcej
pracy, jedzenia. No było to dosyć trudne do oglądania, bo nawet pojawił się taki komentarz 2 lata temu, że Polacy czy mieszkańcy miasta Łódź mają szacunek do obcej kultury. To też wiąże się z tym, co pani doktor powiedziała, że niech sobie weźmie ktoś hymn innego kraju albo coś bardzo ważnego i wykorzysta. To dyskusja w kontekście podbierania kultury i tej naszej jeszcze wcześniejszego wątku o tym, że antyszczepionkowcy wykorzystali taniec HK. W takim razie podeślę po naszej rozmowie krótki spot promocyjny miasta Łódź, bo rzeczywiście to jest dosyć specyficzny pomysł. Bardzo chętnie się dowiem, natomiast tak. Bardzo chętnie zapoznam się, natomiast chciałabym też naszym słuchaczom tej zacytować część tego oryginalnego hymnu, bo jeśli pan mi tutaj rzeczywiście opowiada o pizzy, no to się ma nijak z historią, a przede wszystkim z mocą, bo tutaj chodzi o energię, o przekazanie energii, jaką my mamy, ażeby pobić naszego wroga na początku, tak jak mówiłam, w tych wojnach maoryskich, wcześniej wojnach muszkietowych, a teraz, jeśli chodzi o pobicie rywala sportowego. I tak, mamy, zacytuję, to jest mój czas, to jest mój moment, to Nowa Zelandia teraz grzmi, poczuj moc, nasza dominacja rośnie, wzrasta nasza supremacja. Wszystkie haki są o tym? Nie, to jest tylko ta główna, która jest odśpiewywana, odtańczana przez All Blacks, która jest też chroniona ustawowo, o czym już wspomnieliśmy. A są tematy tabu na HK? Bardzo dobre pytanie i znowu powiedziałabym, że nie, bo tak jak w ustawie jest zabronione wykorzystywanie do celów komercyjnych, no to znowuż ktoś może powiedzieć, ale jakie są te cele komercyjne, to raz. I dwa, jaka jest kara? Już wiemy, że nie została przewidziana ustawowo. Miasto Łódź chyba kary nie zapłaciło, a spot był celowo z celów turystycznych. To spot promujący miasto. Pani doktor, w odległej Nowej Zelandii ten sport jest czymś więcej niż dyscypliną sportową. Zdecydowanie rugby. Tak. Jest to religia. Dlaczego rugby? Skąd akurat wykorzystanie w tym sporcie tego charakterystycznego tańca, o którym też rozmawiamy dzisiaj? Przede wszystkim została ona skomponowana jeszcze w 1820 roku przez przywódcę wojennego jednego z plemion, właśnie tego plemienia Ngati Toa, osoby, która nazywała się Te Rauparaha. I jest to odśpiewywane od 1888 roku, szanowni państwo, kiedy reprezentacja rugby grała przed swoimi występami. Było to uczczenie tych wszystkich dusz, które oddały swoje życie w walce bratobójczej. Też wiąże się z tym piękna legenda. Jest ona długa, nie będę opowiadać, natomiast chciałam tylko powiedzieć, że o tak, to na pewno poproszę pana redaktora o wrzucenie linka do tej legendy, to nasi słuchacze sami się z nią zapoznają. Natomiast jest to oczywiście motyw tych wojen, o których wspomniałam, muszkietowych pomiędzy plemieniami maoryskimi, ucieczki z obozu wroga, szukaniu sojuszy i magii, bo tak jak powiedziałam, zawsze te wierzenia maoryskie były na skraju kultu przyrody, magicznych zaklęć i właśnie tam też się pojawia motyw kobiety, bogini, opiekunki, która jakby zatrzymuje te zaklęcia z przeciwnej strony, natomiast opiekuje się tym naszym bohaterem, który ostatecznie właśnie wypowiada te słowa kamate, kamate, czyli czy ja umrę. I stąd mamy, oczywiście na szczęście nie umiera, natomiast nazwa tej haki, czyli haka kamate zostaje, więc mamy naprawdę duży wydźwięk taki energetyczny tej pieśni, która została uznana jako dziedzictwo kulturowe Nowej Zelandii. Jeżeli chodzi o sam taniec, dlaczego on jest tak właściwie ekspresywny? Co oznaczają te różne gesty, które wykonują? Też pytanie wyjaśniając, pewnie słuchacze sobie po tej rozmowie włączą The Greatest Haka Ever i obejrzą, jak korzystają je. Oczywiście i od razu już kieruję tych wszystkich nadambitnych do strony All Blacks, reprezentacji rugby Nowej Zelandii, gdzie jest krok po kroku, jak nauczyć się haki, jak wykonywać te gesty. Chodzi oczywiście o to, żeby odstraszyć wroga. Bardzo często zawodnicy rugby są niżsi
To nie jest tak jak koszykówka czy siatkówka, że są mężczyźni wysocy, natomiast nie oznacza to, że ich siła jest mniejsza, zdecydowanie nie. Natomiast bardzo często w tych czasach, no właśnie, wojen plemiennych, czasami wystarczyło odstraszyć. Jeśli była mniejsza liczebność plemienia i można było założyć, że ups, i tak przegramy, no to może chociaż uda nam się odstraszyć, przepędzić, a tym samym nie zostać zjedzonymi na samym końcu. Natomiast też jest ważne, że pierwotnie haka była tańczona z bronią, czy z maczetami, później właśnie z tymi muszkietami. Natomiast oczywiście potem w rozgrywkach sportowych mamy wolne ręce. Natomiast pierwotnie był to taniec wojenny, tańczony tylko przez mężczyzn. To tylko muszę zapytać, zanim słuchacze sięgną po przewodnik, jak wykonać hakę, DIY, jak tańczyć jak hakę. tańczy hakę, skąd ten język wystający? Tego nie wiem. To jest bardzo, bardzo ciekawe. To Okej. Okay. musimy poszukać, aczkolwiek też myślę, że ma za cel odstraszenie wroga. Jeśli zadziała, każda metoda jest dobra. Czy doktor Joanna Siekiera zatańczyła hakę kiedyś? Nie, ja kibicowałam z tyłu. Okej, dobrze. Jeżeli chodzi o mecze rugby, czy to są rzeczywiście te widowiska, które gromadzą, chyba tak, gromadzą tysiące Nowozelandczyków, czy też Maorysi? Ja jestem fanem bardziej krykieta. Uważam, że jest to bardziej elegancki sport, na który przychodzi się z rodzinami. Miałam przyjemność też być na meczach. W 2016 był to puchar i rzeczywiście jest to bardzo ciekawe, jeśli porównamy nasze mecze piłki nożnej, dlatego że przychodzi się tam rodzinami, zabiera się kosze z jedzeniem. Panie często nie są aż tak zainteresowane tym, co się dzieje na murawie, biorą magazyny czy szydełkują, natomiast cała rodzina zbiera się i rzeczywiście jest to uczta krykiet od rana do wieczora, dlatego że bardzo często ten weekend jest powtarzany i to trzeba kontynuować. Natomiast rzeczywiście rugby jest to sport narodowy, zdecydowanie jest to ich największa duma. Każde zachowanie, każdy punkt jest debatowany potem w pracy, czy właśnie na stronach, pierwszych stronach gazet. Znowu, nie polityka, nie nowa ustawa, ale właśnie rugby. To jest ich największa duma, religia, też tożsamość narodowa. Bardzo często ja to obserwuję na lotniskach międzynarodowych. Nowozelandczyka można rzeczywiście poznać po tej czarnej bluzce. Czarny to też jest ich kolor narodowy. Natomiast są bardzo z tego dumni i podkreślają tę przynależność i miłość do rugby. Dzisiaj szeroka dyskusja na temat, rozmowa na temat Nowej Zelandii. Myślę, że na każdy ten z tych tematów i również pod kątem antropologicznym moglibyśmy się wgryźć i rozbić na pojedyncze audycje. Tymczasem no, minęła godzina i ja serdecznie dziękuję za tę piękną opowieść. Mam nadzieję, że też słuchacze, którzy mają też swoje przemyślenia i swoje pytania, zachęcam do umieszczenia komentarza. Tych, którzy są na YouTubie, to zaproszę panią doktor Joannę Siekierę ponownie i właśnie pani doktor była moim gościem, dr Joanna Siekiera, prawnik międzynarodowy obecnie Wydziału Prawa Uniwersytetu Bergen w Norwegii, była stypendystka rządu właśnie Nowej Zelandii na Wydziale Prawa Uniwersytetu Victoria w Wellington i też chyba obecnie teraz w Centrum Szkoleniowym NATO. Dziękuję. Dziękuję, panie redaktorze. Bardzo się cieszę, że mogłam być tutaj z panem, z państwem, że przybliżyłam państwu tę kulturę jakże specyficzną Nowej Zelandii. Jak najbardziej jestem otwarta na kolejne pytania. No i cóż, do zobaczenia następnym razem.